Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Asterfale 74. Bohaterem bitwy jest Makumba 123. Ensk, bitwa spotkaniowa, losowanie na ósemki, na siódemki. Jeszcze stary matchmaking, więc się nie dziwcie temu. No ale widzimy, przeciwnik ma sporo tych maszyn siódmego tieru, my zresztą również, ósemki też są wielkim zagrożeniem dla Esterfała. Nasz bohater na razie przeskakuje tory, wybiera się na peron, być może właśnie jakiś pospieszny do Moskwy albo i gdziekolwiek indziej. VK3601, zobaczcie, bo, jak odważnie nasz bohater. No, Makumba w tej chwili ukrył się między budynkami stacji i nic nie ma. To jest dla mnie dziwne. Peron wydaje się czysty. Przeciwnik zaginął. Trzeba będzie przejrzeć archiwum X i określić, gdzie przeciwnik mógł się ukryć. Czyżby cały był z drugiej strony, na zielonym, być może, że tak, ale GW Pantera zapomniała o tym, że należy stanąć za własnymi czołgami, no i skorzystał na tym. Ewidentnie nasz bohater jakieś zapomniane czołgi również na D1, została tylko V-ka tam, czyli przeciwnik pushnął linię 9 i 0, natomiast nasz team wybrał atak przez miasto i te pusze po prostu się rozminęły. Pałka nie trafiła, a nasz bohater spokojnie wszystko trafia. Już ma 600 obrażeń. Bardzo ładnie. No ale dobra, miasto opanowane, ale przeciwnik opanował wszystkie krzaczki, wszystkie budynki po drugiej stronie torów. Jeszcze tych budynków tam nie ma aż tak dobrze. Nie ma tak za dużo. Znaczy jest trochę budynków, za którymi można się schować. No ale kap jest przy nas. Na naszej stronie. Więc to jest na pewno na plus. Zdobyć miasto w tym trybie. Co dalej? Wykryty typek. Chyba jest AFK. A nie, nie, nie. Obudził się. Zobaczcie. Zorientował się, że coś mu tu nie gra, że został sam. No i dostał podpałę. Biedaczek. Teraz szuka nerwowo gaśnicy. O, znalazł. Znalazł. Ale po co mu gaśnica, jak... No cóż, stoi jak kołek. U nas jest presja kapa. Ale mamy tutaj wrogiego Isa, bardzo groźny przeciwnik, ale ten Is też również jest zainteresowany czymś innym. Strzela do kawulca, strzela z haeków, z tego co widziałem. To jest spokojnie wykończony, 1777 obrażeń. Uwaga na studnie i na wszystkie inne dziadostwa, które są tutaj na peronie, na peronach. Ojoj, dobrze, że został ten kawulec wykończony bardzo szybko, bo ma potężne działo. No i to musiałoby boleć bardzo okrutnie, gdyby to działo zostało wykierowane na nas. Tak samo Skorpion, również potężne działo, ale kompletnie niezainteresowany w tej chwili. Nikt się nie interesuje naszym bohaterem. Chyba nie wyświecony nawet. Tak mi się wydaje, zobaczcie, na zasięg wyrysowania. Dopiero chyba teraz AMX-12T na tyle blisko podjedzie, że nasz bohater zostanie wyświecony. A może po prostu nasz bohater nie ma żarówy. Też możliwe. Taran. I teraz wszystkie pestki lecą w Makumbę. T-34. O, działo uszkodzone. No niestety, tak to już jest. Zwykłe pociski się kończą. Gdyby działo było sprawne, byłoby inaczej. No ale bitwa dobiega końca.
jeszcze reset w wykonaniu przeciwników, albo nie, po prostu ktoś zjechał. No i robi się nieciekawie. Sami widzieliście, co tu się stało. Przeciwnik ma wyższe tiery, czołgi ciężkie. No, więc... Kto ma wygrać tę bitwę? No, trzeba to wygrać zespołowo. Proszę bardzo. I drugi, jeszcze działo uszkodzone nadal. Jeżeli chodzi o naszego bohatera. I z drugi się obraca. Nasz bohater, sami widzicie, czarówy nie posiada. Także spokojnie, nigdy się nie świeci. Przeżył to, przeżył ten strzał. I Stuer Emil został sam. To już wiadomo, że przeciwnik za chwilę padnie, jeszcze się odgryza, ale spokojnie. O, nie tak spokojnie do końca. Jest pomoc od szpica. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, duży kaliber i Top Gun. 2655 obrażeń przy takim losowaniu. Naprawdę fajny wynik. 6 fragów, 1515 expa. Jeszcze jakby działo nie było uszkodzone, myślę, że wynik byłby wyższy. 9 czołgów uszkodzonych, 6 zniszczonych, asysty niewiele. Później troszeczkę grał poza zasięgiem widzenia. Do momentu wyświecenia oczywiście nasz bohater. Zobaczcie zresztą 1178 uszkodzeń zadanych z powyżej 300 metrów na ESK-u, no to już jest wyczyn na 6 tierze. No cóż, minuta, 5 minut 56 sekund, także paru sekund zabrakło do 6 minuty. I cóż, moje gratulacje, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.